Witam Was serdecznie. Chodźcie ze mną na przechadzkę ścieżką leśną. W ciszy, w spokoju. Tu można chłonąć wszystko, co dobre. Od razu się czuję tę energię. To, co takie jest dobre, pozytywne. Od razu buja się śmieje. Nie ma tu nikogo obok mnie, oprócz tych drzew. Zobaczcie, jakie to jest boskie. Większość z Was lubi pewnie się przechadzać po lesie, po parkach, nad jeziorkami, spędzać czas z przyrodą. I wtedy naprawdę nie potrzeba nam jest nikogo. Naprawdę. Bo jesteśmy my. My. I my. Ze sobą. I możemy się tulić do drzewa. Możemy przytulać listki. Możemy słuchać, jak tam na górze szum. Szum, wiatr. Jest tak cudownie. Kto z Was tak lubi? Wiem, niektórzy nie lubią samotności. Nie chcą się sami przechadzać. Nie lubią swojego towarzystwa. Wręcz odwrotnie. Jeżeli są skazani sami na siebie, czują pustkę, niechęć, gorycz. Jest im smutno, chce się im płakać. Bo myślą, że jak ktoś stanie obok, to ich pocieszy. Jak ktoś stanie obok, to zabierze wszystko. Ich troski, posprząta w ich głowie, zmieni ich życie. Nieprawda, kochany, kochana. To Ty masz sobie zmienić swoje życie. To Ty masz zmienić podejście do niego i swoje myślenie. To Ty masz się uczyć krok po kroku, jak to zrobić. I robić to każdego dnia. Nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. Czasem jest tak, że ktoś biegnie po jakąś mądrą książkę. Jest zauroczony, zachwycony, przeczytał i myśli, że już ma to, na co czekał całe życie. Receptę na udane życie, na udany związek, na szczęście, na miłość, na dostatek. I co? Kończysz czytać książkę. Euforia mija. Zaczyna się szary dzień, a Ty znowu jesteś w punkcie wyjścia. Nic Ci ona nie dała. Dlaczego? No bo czytając ją, byłaś pod wrażeniem. Ale później odłożyłaś książkę na półkę, wracasz do punktu wyjścia. Wracasz do swojej głowy, do swoich myśli, do tego, co osiągnęłaś już, czy nie osiągnęłaś. Do tych komnat wkraczasz tam, gdzie jest smutno, ciemno, tam, gdzie się boisz, tam, gdzie cię przytula strach, tam, gdzie cię ogranicza głowa i mówi ci, bo ty tego nie dasz rady, bo to jest nie dla ciebie. I Ty znowu stoisz w miejscu. Uwierzyłaś przez moment, że tak można, że można inaczej żyć. Ale mogą tak inni, ale nie Ty. Ty znowu się boisz, że nie dasz rady. Biegnie ktoś na kurs. Spodobał mu się jakiś fajny coach. I znowu w euforia. Tam są ludzie wspaniali. Energetyczni, oni też mają problemy, ale oni się śmieją, są jacyś tacy jakby na haju, wszyscy są uradowani, wszyscy się turą, cieszą i wierzą w lepsze jutro i Ty też wierzysz. I co? Przychodzisz do domu, mija tydzień, drugi, a Ty podpierasz się łokciem, patrzysz przed siebie i mówisz, kurde, nic mi to nie dało. Dlaczego? Bo nie robisz to, co tam
otrzymałeś, otrzymałaś. Nie trzyma się tej wersji. Nie korzysta z tych narzędzi. Tym, co coach z tobą się podzieli. Bo ty myślałeś, że jeżeli pójdziesz na taki kurs, to ktoś coś zrobi dla ciebie. Odwali całą robotę, wyczyści ci głowę. Zmieni twoje życie. O tak, pstryk w jeden dzień. I ty wrócisz szczęśliwy, szczęśliwa, bo od jutra zacznie się bajkowy świat. To jest tak samo, jak pójdziesz na kurs prawa jazdy. Zachłyśniesz się, kurczę, jadę. Tak, jadę, pokonałam strach, jadę. Wzięłaś parę lekcji, skończyłaś kurs, dostałaś dokument, wrzuciłaś go do konta, zrobiłaś przerwę i nie jeździsz. Bo znowu objął cię ramiona strach. I nic ci to nie dało. No tak, kochani, jeżeli nie kontynuujesz tego, tej wiedzy, to co zdobyłeś, nic z tego nie będzie. Nie ruszysz. Nie pojedziesz tym autem przed ciebie. Nie spełnisz swoich marzeń, że teraz będę mieć prawo jazdy, to sobie gdzieś pojadę. Nie pojedziesz. To zaniedbałaś to. Zaniedbałeś. Tak samo jest z wiedzą, którą otrzymujesz. I ze wszystkim. Otrzymujesz wiedzę. Narzędzia, klucze. Zwał jak zwał. Ale jak nie wykorzystasz tego, nie umiesz zastosować w swoim życiu, nie rozwiążesz swoich problemów. Jeżeli masz zadanie matematyczne, nie znasz wzoru, nie podstawisz tego wzoru, nie rozwiążesz zadania. Tak samo jest tutaj. Jeżeli nie znasz technik rozwiązywania swoich problemów, swojego życia, nie umiesz żyć w tym naszym świecie, to będzie ci zawsze źle. Będziesz zawsze narzekać. Znasz takie osoby? Bo ja znam. Cokolwiek by się działo, będą narzekać. Świeci słońce, jest źle. Pada deszcz, jest źle. Patrzy się na jaką osobę, już jest jej źle. Ogląda jakieś tam w telewizji wiadomości, jest źle. Idąc ulicą, cokolwiek zauważa, mówi krytycznie. Cały czas jest krytyka i jest źle, i jest na nie. Nie ma na tak. Nie usłyszysz od tej osoby. Patrz, jakie to jest fajne. Zobacz, jak... taki zachwyt w oczach. Zobacz, jak mi się to podoba. Pójdziesz do sklepów, przejdzie ta osoba, nie widzi nic. Ona nic nie chce. Ona nic nie widzi. Ona tylko szuka, gdzie by znaleźć to B. Gdzie by znaleźć ten minus. Czego by się tak przyczepić. Na co by tak ponarzekać. I narzeka, i narzeka, i narzeka. I wzdycha, i stęka, i kwęka. Jakie źle, jakie jest ciężko. Jakie to życie jest niedobre. Jakie wszystko się zawaliło, jakie wszystko się źle ułożyło. A ja mówię tak. Dużymi literkami napisz nie. Nie chcę tego. Powiedz na głos. Nie. Nie będę już tego robiła. Zastosuj nie. Powiedz, od dzisiaj chcę zmieniać świat, zdobywać świat, robić te rzeczy, które chcę, które kocham. Chcę bywać z ludźmi, tymi, którzy są mi przyjaźni, drodzy, z którymi czuję się dobrze. Od dziś nie będę chodzić tam, tymi ścieżkami, które są nie dla mnie, na których czuję się źle. Wyrzucam z domu to, co mi przeszkadza. Zastępuję sobie przedmioty, jakieś małe, które sprawiają mi radość. No i kochani, patrzę, gdzie jest moja krzyżeczka. To sobie wyszłam i teraz chcę wrócić do mojego rowerka. A słoneczko świeci, no tutaj. Także kochani, zacznij od wyrazu nie, od wyrazu stop. Powiedz to głośno. Powiedz to najpierw sobie. Dobitnie. Stań nawet przed lustrem. Powiedz tak głośno, abyś usłyszał, usłyszała to w swoich uszach. Później powiedz to swoim domownikom. Później powiedz swoim znajomym i wszystkim po kolei. Ja już tak nie chcę.
Ja chcę żyć tak pięknie jak inni. Ja chcę wstawać z uśmiechem, zasypiać z radością, czuć miłość, radość, wdzięczność, cieszyć się każdego dnia. Ja chcę cieszyć się kawą, słońcem, deszczem. Chcę się cieszyć, że ktoś do mnie przyszedł, a nie traktować to jako zło konieczne, bo ktoś przyszedł do mnie na kawę i muszę stracić trochę czasu dla tej osoby. Jeżeli jest fajna osoba, to warto stracić nawet pół dnia. Ja tak robię, na pogaduchę. Jak jest ktoś super, to ja 4 godziny przegadam i nie szkoda mi tego czasu. Ale jeżeli ktoś jest niefajny, to zmykajmy jak najszybciej, bo wtedy naprawdę szkoda naszego czasu. No to buziaki kochani, buziaki kochani, buziaki kochani. Kocham Was i pozdrawiam.